Ten odcinek jest dla nas szczególny, dlatego że chcemy dziś opowiedzieć wam o bliskiej nam osobie, która niedawno zmarła, a która była i jest dla nas ogromną inspiracją. Chcemy w tym odcinku powiedzieć wam o Arno Sternie. Arno jest twórcą pracowni malarskich Malord i o pracowniach Malord mówiliśmy już w tym podcaście i mówimy regularnie w naszych webinarach. A dziś chcemy powiedzieć o jego postawie. W tym podcaście mówimy dużo o edukacji domowej. Dzielimy się swoją historią. Jeśli słuchacie nas, to wiecie, że wychowujemy czwórkę dzieci, które uczą się poza tradycyjnymi szkołami i przedszkolami. Zapraszamy inne rodziny, które wychowują dzieci w edukacji domowej. Rozmawiamy o egzaminach, rozmawiamy o socjalizacji, rozmawiamy o pogodzeniu edukacji domowej z pracą. Ale tak naprawdę wszystko zaczyna się od postawy. W pierwszym odcinku tego podcastu mówiliśmy o trzech osobach, które sprawiły, że zdecydowaliśmy się na edukację domową dla naszych dzieci. A w tym odcinku chcemy powiedzieć o czwartej osobie, która jest nie mniej ważna, a może najważniejsza. Nazywam się Dominika i Aleksander Baj, a to jest 19 odcinek naszego podcastu By Example o edukacji domowej, rodzicielstwie, rozwoju i o tym, co z nas wyrośnie. W czerwcu tego roku zmarł Arno Stern w wieku 100 lat. Tydzień po swoich setnych urodzinach. Arno Stern jest twórcą pracowni malarskich Malord i my bardzo dużo opowiadamy o pracowniach Malord i o jego pracy, a dziś chcielibyśmy opowiedzieć wam o nim samym, dlatego że Arno Stern miał na nas ogromny wpływ i ciągle ma na nas ogromny wpływ. W jednym z pierwszych odcinków tego podcastu mówiliśmy o trzech osobach, które spowodowały, że zdecydowaliśmy się na edukację domową dla naszych dzieci. I opowiadaliśmy w tym odcinku o Kenie Robinsonie, Andre Sternie i o Marku Kaczmarzyku. A mam wrażenie, że Arno Stern stoi za nimi wszystkimi. W szczególności stoi za Andre Sternem. Andre Stern nigdy nie chodził do szkoły, jego siostra także nie chodziła do szkoły, dziś jego dzieci nie chodzą do szkoły. Andre Stern jest mówcą i autorem książek. Mówi o dzieciństwie i o edukacji. Jego postawa i jego przekaz jest bezpośrednio zakorzeniony w postawie jego rodziców. To, kim dziś stał się Andre Stern, jest zakorzenione w postawie jego rodziców i ta postawa Arno Sterna bardzo nas inspiruje. Postawa Arno Sterna jakoś nas przenika i o tej postawie chcemy dzisiaj opowiedzieć. Arno Sterna poznaliśmy najpierw poprzez książkę Odkrywanie śladu. Myślę, że większość z was może go kojarzyć właśnie dzięki tej książce. Kiedy czytaliśmy tą książkę, nasza najstarsza córka zaczynała rysować, więc to był wspaniały moment, żeby odkrywać książkę i odkrywać też jej rysowanie. Dzięki tej książce, dzięki Arno Sternowi, mogliśmy prześledzić proces właśnie rysowania i dzięki temu rysowaniu, które często jest tak z pobłażeniem troszkę traktowane przez nas dorosłych, widzieliśmy, jak się rozwija. Jak się rozwija jej rysowanie, ale jak się też rozwija sama. To powiedzmy może trochę o tym, czym Arno Stern się zajmował. Tym z was, którzy wiedzą, chcielibyśmy to przypomnieć, a tym, którzy nie wiedzą, chcemy opowiedzieć o pracowniach Malord krótko, no dlatego, że to jest najistotniejsza część życia Arno Sterna. Arno urodził się w 24 roku w Niemczech, w Kassel, w żydowskiej rodzinie. I kiedy w 1933 roku Adolf Hitler doszedł do władzy, jego rodzice postanowili z dnia na dzień opuścić Niemcy. I w jednej z książek Arno opisuje ten dzień. On mówi, że pamięta, że bawił się w podwórku takim czerwonym samochodzikiem, takim jeździkiem. I mama zawołała go do domu, powiedziała, że musi szybko przyjść. On powiedział, że w porządku, tylko jeszcze zaparkuje swój samochodzik. I mama powiedziała, żeby już go nie parkował, tylko żeby szybko wszedł do środka. No i Arno wszedł do domu od podwórka, a rodzice od razu zaprowadzili go drzwiami od strony ulicy do samochodu już spakowanego, który tam na nich czekał. Opuścili Niemcy i przez 12 lat żyli na uchodźstwie. Osiedlili się ostatecznie po II wojnie światowej we Francji i tam Arno dostał pracę w sierocińcu. I w tym sierocińcu miały początek odkrycia Arno Sterna i
jego pracownia malarska Malort. Arno Stern został poproszony o to, żeby zajął się ofiarami, dziećmi ofiarami wojennymi w tym czasie. Nie do końca wiedział, czym mógłby się zajmować, ale gdzieś bardzo szybko odkrył wybrakowane materiały właśnie do rysowania, jakieś kredki, kawałki papieru, więc zaproponował dzieciom rysowanie. Na początku były to bardzo skromne warunki, ale coraz więcej dzieci chciało przychodzić na te zajęcia, więc Arno zaczął kombinować, jak stworzyć więcej przestrzeni dla dzieci, żeby więcej dzieci mogło malować. Pewnego dnia przenieśli się do stajni, gdzie dzieci mogły malować rysunki. Po jakimś czasie jedno z dzieci zapytało się, czy może narysować większy obraz. Arno zgodził się i wymyślił, że mogą namalować na ścianie. No i za chwilę wszystkie dzieci chciały malować na ścianach, dlatego Arno zabił deskami okna, które znajdowały się w tej stajni. Zlikwidował stół, który stał po środku, zostawił tylko taką wąską ławę z paletą farb i w ten sposób wszystkie dzieci zaczęły malować na ścianie. I przyczyna była czysto praktyczna. Arno chciał stworzyć po prostu więcej miejsca, ale zauważył, że w ten sposób powstało miejsce, w którym dzieci czuły się bezpiecznie. To było miejsce, które dzieci dobrze znały, do którego nikt nie mógł zajrzeć, do którego, gdzie nie było widzów, gdzie nie było osób z zewnątrz. To było miejsce, które było zawsze takie samo, bo nie zmieniał się widok za oknem, nie zmieniało się światło. I to, co Arno Stern tam zaobserwował, on nazwał później eksplozją spontanicznej ekspresji. Dzieci, które malowały, doświadczyły eksplozji spontanicznej ekspresji. I Arno był tym zachwycony. I kiedy sierociniec zamknięto, on był pewien, że chce kontynuować pracę z dziećmi. Wrócił do Paryża i po kilku latach udało mu się znaleźć pomieszczenie, żeby otworzyć tam pracownię malarską. Otworzył ją w 1949 roku. Nazwał ją po francusku Clolier, co pochodzi od słów zamknięte miejsce. Po niemiecku Malort, jako miejsce do malowania. I prowadził swoją pracownię malarską przez ponad 70 lat. Zamknął ją dopiero w 2020 roku, kiedy był do tego zmuszony ze względu na wybuch pandemii COVID. Pracownia Malort nie wygląda skomplikowanie. Żeby otworzyć pracownię, nie trzeba wielkiej przestrzeni, nie trzeba wielkich nakładów, ale kluczowym elementem jest właśnie postawa osoby, która prowadzi ten Malort. My bardzo szybko odkryliśmy i zachwyciliśmy się właśnie postawą Arno Sterna, który właśnie był, wydaje mi się, takim sercem tej przestrzeni. Sercem, dlatego że chociaż z jednej strony nie oceniał prac dzieci, nie narzucał żadnych tematów, nie podpowiadał, to wydaje mi się, że kluczowa była relacja Arno z dziećmi i dorosłymi, bo w Malorcie, tak jak często podkreślamy, za Arno Sternem mogą malować zarówno dzieci, jak i dorośli. Wydaje mi się, że właśnie ta postawa Arno, to budowanie takiej bezpiecznej przestrzeni, ale też właśnie relacji z innymi, powodowało, że dzieci się i dorośli otwierali. No właśnie. Dzisiaj na świecie działa blisko 2,5 tysiąca takich pracowni. Ludzie ciągle szkolą się, kończą kurs, żeby otwierać takie pracownie. No i oczywiście prowadzenie pracowni Malort wymaga odpowiednio przygotowanego pomieszczenia i wymaga odpowiednio dobranych materiałów. Natomiast Arno Stern przez ponad 70 lat prowadzenia pracowni Malort odkrył proces, który zachodzi u dzieci, które malują w takich warunkach, które malują w warunkach, które on im stwarza. Ten proces jest unikalny. Ten proces prowadzi do powstania tej eksplozji spontanicznej ekspresji. Arno nazywał go formulacją. I to, o czym ty powiedziałaś, to żeby ta formulacja była możliwa, to oczywiście ważne są te warunki zewnętrzne, ale one są dosyć proste. Natomiast kluczowa jest postawa osoby, która te zajęcia prowadzi. Tylko wtedy formulacja może się wydarzyć. Ja może powiem dwa słowa o formulacji. Więcej nie, dlatego że kurs Arno Sterna trwa prawie 20 godzin i większość tego czasu jest poświęcona właśnie formulacji i omówieniu tego procesu. Więc nie da się go szczegółowo omówić krótko,
Ale chcę, żebyście mieli taki jakieś wyobrażenie, czym formulacja jest. Arno Stern, jak zaczął prowadzić te zajęcia najpierw w sierocińcu, a potem w Paryżu, to szybko zauważył, że wszystkie dzieci, które przychodzą do jego pracowni, zaczynają malować te same rzeczy w ten sam sposób. Dzieci zaczynały malować te same kształty. I te kształty ewoluowały w podobny sposób. Tworzyły podobne wzorce. I Arno na swoich kursach, na wykładach pokazywał... On dzisiaj w swoim archiwum, chciałem powiedzieć, że dzisiaj w swoim archiwum ma, no ale Arno zmarł w czerwcu, więc w jego archiwum, które pozostawił po sobie, ma ponad 500 tysięcy obrazów. I Arno na podstawie tego ogromu prac, które badał i katalogował, pokazuje, w jaki sposób dzieci przechodzą przez podobny proces. I on miał taką intuicję, że ten proces jest uniwersalny, ale musiał to potwierdzić, dlatego że dzieci, które malowały w jego pracowni, to były wszystkie dzieci, które wychowują się w tym samym otoczeniu. Wychowują się w Paryżu, mieszkają w podobnych kamienicach, chodzą podobnymi ulicami. Oczywiście my często uważamy, że dzieci malują odzwierciedlenia rzeczywistości, no więc jeżeli to są dzieci, które żyją w podobnym otoczeniu i w podobnym środowisku, no to być może dlatego malują te same rzeczy. Dlatego Arno odbył kilkanaście podróży do najdalszych zakątków świata. Odwiedził tak zwane ludy pierwotne, mieszkające w Andach, mieszkające na pustyni w Etiopii, w Afganistanie, w Peru. Woził ze sobą skrzynkę z... To były lata 60. i 70. Woził ze sobą skrzynię z przyborami do malowania. Mieszkał w wioskach tych pierwotnych ludów i stwarzał tam dzieciom warunki takie jak w Malorcie. Po odbyciu tych kilkunastu podróży Arno wiedział już, że formulacja jest zjawiskiem uniwersalnym, że dzieci nie malują odzwierciedlenia rzeczywistości, a na pewno nie na samym początku. Jedną ze swoich książek zatytułował, polski tytuł brzmi Odkrywanie śladu, o której mówiłaś na początku. Jej niemiecki tytuł brzmi Jak nie patrzeć na rysunki dzieci. Właśnie w książkach, w seminariach, w kursach Arno pokazuje rysunki namalowane przez dziecko gdzieś na końcu świata, w Peru, w Somalii, w Afganistanie i w Paryżu. I pokazuje, że te kształty są takie same. I Arno mówi, że przeżycie procesu formulacji niesie oczywiście ze sobą cały szereg korzyści dla dziecka i jest możliwe tylko w Malorcie. Postawa Arno Sterna w Malorcie, jak również poza Malortem, charakteryzowała się tym, że nigdy nie oceniał ani dziecka, osoby, która przychodzi do Malortu, to też jest ważne. Nigdy nie zwracał uwagi na to, jakie dziecko przychodzi do Malortu, z jakimi problemami czy chorobami. Jak gdyby zawsze mówił, że te wszystkie aspekty, które dotyczą dziecka, czy wyróżniają to dziecko, zostają poza Malortem. Każde dziecko, które wchodziło do Malortu, każda osoba właśnie stawała się dzieckiem Malortu. Nie porównywał też nie tylko osoby, ale też nie porównywał prac, które w Malorcie dzieci czy dorośli tworzyli. Nie porównywał, nie oceniał. To, że nie oceniał prac dzieci, wynikało z jego ogromnego szacunku do dziecka. Arno był zachwycony tym, co z dzieci wypływa. Był zachwycony tym, co dzieci mają w sobie. I czuł, że może to tylko obserwować, że może być tego strażnikiem, że powinien stwarzać dzieciom warunki do tego, żeby mogły uwolnić to, co w sobie mają. Ale on po prostu nie odważyłby się oceniać tego, co robi dziecko. Arno też nie instruował dzieci. Często osobom, które pierwszy raz słyszą o Malorcie, no to mają taką naturalną, wydaje mi się, intuicję, że to są zajęcia z rysowania, że to są lekcje rysunku czy malowania. A w Malorcie nie odbywają się lekcje, dlatego że Arno niczego dzieci nie uczył. On mówił o tym w taki sposób, że no cały proces edukacji zajmuje się tym, żeby wkładać wiedzę do dziecka. A on w Malorcie był zainteresowany tym, co z dziecka wypływa. Widział poprzez chociażby to rysowanie, tak samo my zauważyliśmy, obserwując nasze dzieci przy rysowaniu, że ten rozwój jest nieodłącznym elementem każdego dziecka. Jeżeli tylko poświęci mu się uwagę,
czas i potowarzyszy mu się, czy przy rysowaniu, czy przy innych aktywnościach, to zobaczy się właśnie, jak dziecko się rozwija. Często dostrzegamy tylko te pierwsze etapy milowe, pierwszy krok, pierwsze słowo, a później gdzieś tam może jesteśmy mniej obecni przy dzieciach i nie dostrzegamy tego rozwoju, który pojawia się na każdym kroku. Arno zauważył też, jak bardzo ocenianie blokuje naturalną ekspresję dziecka. Jest taka reguła panująca w malorcie, że prace, które tam powstają, zostają w malorcie. To znaczy dzieci nie zabierają ich do domu. To jest jedna z rzeczy, których boją się osoby, które mają otwierać takie pracownie. Boją się, że rodzice i dzieci nie będą chciały na to się zgodzić, żeby prace zostały w pracowni. Ale to nie jest jakiś wymysł Arno Sterna, tylko on zauważył na początku, kiedy prowadził zajęcia, dzieci zabierały pracę do domu. Ale on zauważył bardzo szybko, co się z tymi pracami dzieje, kiedy one opuszczą malort. To znaczy rodzice rozmawiają na temat rysunku dziecka już w drodze do domu. No i pojawiają się nawet niewinnie komentarze w rodzaju, że przecież słoneczko nie jest zielone, że czy to jest piesek, czy świnka, że przecież mamusia tak nie wygląda i nie ma różowych włosów. Potem te prace lądują na ścianie, przychodzi ciocia, też mówi, co tam widzi lub czego nie widzi, że jej się podoba albo że jej się nie podoba. Arno mówił, że takie dziecko wraca następnym razem do pracowni, stoi przed kartką papieru i jest zablokowane. Dziecko, które do tej pory malowało zupełnie swobodnie, przychodziło, nabierało farby, podchodziło do kartki i malowało przez półtorej godziny, teraz przychodzi i pyta, co ma namalować. Albo mówi, że nie wiem, co mam malować. Albo namaluje coś drobnego i mówi, już skończyłem. Arno zauważył, że żeby swobodna ekspresja była możliwa, dziecko musi czuć się bezpiecznie, musi wiedzieć, że nie maluje po to, żeby spełnić czyjeś oczekiwania. Oczekiwania dorosłych, rodziców, nauczycieli. Maluje dla samego malowania. Ale też dziecko, wydaje mi się, że potrzebuje takiej świadomości, że to, co robi, jest ważne. Więc dlatego też prace, które wykonują dzieci i dorośli w malorce, zawsze są przechowywane w jakiejś teczce, żeby właśnie pokazać, że to jest ważne, że ta kartka nie ląduje w koszu, tylko ląduje w teczce, zawsze można do niej wrócić, chociaż nigdy, albo przynajmniej bardzo rzadko były takie chwile, że jakieś dziecko chciało wrócić i zobaczyć swój rysunek, ale może mieć taką pewność, że wszystkie te prace, które namalowały, są obecne. Jak już nawiązaliśmy do tych zasad panujących w malorcie, to jest ich więcej. Myśmy w ogóle spotkali się z taką opinią, że no tutaj jest Arno Stern, który nie posłał dzieci do szkoły, który tak wychowuje w wolności, który tak chce dzieciom pozwolić na ich naturalną ekspresję, a w swojej pracowni wprowadza sztywne reguły. No bo to jest prawda, że w malorcie panują sztywne reguły. Tylko jak się pytało o to Arno Sterna, to on zawsze mówił, że to wszystko jest dla dzieci. Że to jest po to, żeby ta swobodna ekspresja była możliwa. I wydaje mi się, że właśnie jak mówimy o takiej postawie, która nas inspirowała, to mnie w Arno Sternie inspirowało to, że im dłużej z nim obcowaliśmy, tym więcej ja widziałem po prostu, że on to wszystko robi z myślą o dzieciach, żeby dać im jak najlepsze warunki. Inną z zasad, które panują w malorcie, jest to, że dziecko musi przechodzić przez cały rok. Nie może przyjść na zajęcia próbne, nie może pochodzić miesiąc, musi przychodzić przez cały rok, a żeby przychodziło przez cały rok, to rodzice muszą z góry zapłacić. No i nie można inaczej. Na początku ta zasada, czy to wymaganie może budzić jakiś sprzeciw, czy taką blokadę, no ale po co, może dzieciom się nie spodoba i tak dalej, ale rzeczywiście to mnie bardzo przemawia, takie porównanie. Kiedyś wspominałam nawet w naszym podcaście, że zaczęłam chodzić razem z naszymi dziećmi na basen i właśnie to porównanie tego mojego chodzenia na basen z pracownią Malort bardzo, bardzo współpracowało.
wraz ze mną. Dlatego, że czy jeśli chodzi o basen, czy jakiś inny sport, no wiemy, że po jednych zajęciach, po dwóch, tej przyjemności nie ma. Często nie ma. Tak samo przychodząc do malortu, potrzebujemy tego czasu. Tego czasu na, tak jak powiedziałeś, na takie odblokowanie się, na poczucie przyjemności, zabawy. Potrzeba po prostu oswoić się z tym miejscem, dać sobie też właśnie taką wolność i czas na tą swobodną zabawę. Tak, Arno, no właśnie odpowiadając na takie pytania o te sztywne zasady, no to mówił, że zauważył taką dużą zmianę gdzieś w okolicach lat 80., że wcześniej to było w zasadzie normalne, że dzieci, które przychodziły do pracowni, malowały swobodnie już od pierwszych zajęć, ale pod koniec lat 70. czy na przestrzeni lat 80. to zaczęło się wyraźnie zmieniać, że to mu się coraz częściej zaczęło zdarzać, że dziecko, które pierwszy raz przychodzi, właśnie mówi, nie wiem, co mam namalować. Oczekuje, że ktoś mu powie, że ktoś mu pokaże, że ktoś da mu jakiś temat. I z czasem było tak, że właściwie wszystkie dzieci na początku zachowywały się w ten sposób. I Arno, obserwując tysiące i dziesiątki tysięcy dzieci w malorcie, wiedział, że formulacja jest niezwykle cennym procesem. Jemu zależało na tym, żeby dać dzieciom szansę przeżycia tego procesu. I wiedział, że tego nie da się zrobić w ciągu jednych zajęć i że żeby dziecko poczuło, co daje mu zabawa malarska, to musi pochodzić regularnie przez jakiś czas. Czasem to wystarczy kilka tygodni, a czasem dłużej, czasem kilkanaście tygodni. Na przestrzeni roku już wszystkie dzieci zaczynają malować zupełnie swobodnie i żeby dać im szansę na to, Arno wprowadził zasadę sztywną, że jeżeli chcesz zacząć przychodzić do malortu, to musisz się nastawić na to, że będziesz przychodzić przez cały rok. Kolejnym takim elementem, który Arno wprowadził do malortu, który się chyba różni z innymi pracowniami, to to, że w malorcie maluje się najlepszej jakości narzędziami, to znaczy farbami, pędzlami. I rzeczywiście będąc w malorcie w Paryżu, mieliśmy taką okazję zobaczyć to miejsce, dotknąć tych pędzli, zobaczyć paletę barw stojącą na środku malortu i rzeczywiście to zachwycało. To były takie kolory idealne, pędzle, które chciało się wziąć do ręki i od razu zacząć malować. Arno właśnie dając dzieciom i dorosłym te najlepsze narzędzia, również poprzez to pokazywał, jak ważne jest dziecko, jak poważnie traktuje taką zabawę. Takie najlepszej jakości narzędzia też umożliwiają wspaniałą zabawę. Też kiedyś wspominaliśmy gdzieś, że żeby jeździć na, nie wiem, na nartach, czy uprawiać jakiś inny sport, no, żeby poczuć frajdę z tego, to trzeba mieć dobrej jakości sprzęt. Właśnie dobrze, że powiedziałaś o zabawie, bo to też jest bardzo ważny element całej postawy i życia Arno Sterna, że on zabawę dziecka traktował bardzo poważnie, że zabawa to dla niego nie było jakieś zajęcie na czas wolny. To, co dzieje się w malorcie, Arno nazywał zabawą malarską, nie sztuką, tylko zabawą malarską. I dla Arno zabawa to nie była rozrywka. Arno zauważył, że dziecko, które się bawi, jest bardzo poważne, że dziecko, które się bawi, jest skupione, że dziecko, które się bawi, potrafi być niezwykle wytrwałe. Arno uważał, że zabawa jest najlepszym narzędziem, jakie natura wymyśliła, żeby ludzie się uczyli. Najlepszym narzędziem, w jakie zostaliśmy wyposażeni do tego, żeby się uczyć. Dlatego stwarzał dzieciom warunki do zabawy malarskiej właśnie, którą traktował bardzo poważnie i chciał dzieciom dać najlepsze narzędzia do tej zabawy. Uważał, że dzieci zasługują na to, żeby mogły bawić się najlepszymi, możliwymi, najlepszymi dostępnymi materiałami. A swoją rolę w malorcie nazywał rolą osoby posługującej. Mówił, że jest posługującym w zabawie malarskiej, że to jest zawód, który wymyślił, który stworzył i który wykonywał przez całe swoje życie. I był dumny z tego, że jest osobą posługującą. Z tego jego posługiwania dzieciom w zabawie malarskiej budowała się relacja między nim a
malującym dzieckiem. Ta postawa Arno Sterna w Malorcie czy poza nim kojarzy mi się też z tym, o czym pisał i mówił Janusz Korczak, że dziecko to jest prawdziwy drugi człowiek. To nie jest mała jakaś forma, małe dziecko, tylko po prostu człowiek, który potrzebuje właśnie tej uważności. Czasami potrzebuje pomocy, stąd też właśnie rola Arno Sterna jako posługującego. Dziecko właśnie w Malorcie czasami potrzebowało tej pomocy, tej osoby posługującej, żeby ktoś podał krzesło czy drabinkę. I to też budowało właśnie relacje z dzieckiem czy z dorosłym poprzez właśnie tą pomoc, poprzez uważność. Tak, dzieci, które malowały w Malorcie, wiedziały dobrze, że Arno jako posługujący jest cały czas obecny, że i że jest uważny na to, co dziecko robi. Wrócę do tego oceniania na chwilkę. Często osoby, które słyszą o Malorcie, pytają o to, że okej, już rozumiemy, że nie oceniamy w Malorcie prac dzieci, no ale co mamy zrobić, jak dziecko samo przyjdzie i zapyta nas o ocenę? No bo wszyscy to znamy z doświadczenia, że dzieci przychodzą i pytają, czy ładnie namalowałem. I co wtedy powinniśmy robić? I Arno Stern mówił, że jako osoby posługujące powinniśmy sobie wypracować metody reagowania takie, żeby tej oceny nie wyrazić, i miał na to kilka wskazówek. Natomiast mówił jeszcze taką rzecz, że kiedy dziecko przychodzi i pyta, czy ładne, to tak naprawdę nie chodzi mu o naszą ocenę. Tylko dziecko w rzeczywistości pyta, zobacz, co zrobiłem. W rzeczywistości prosi nas o naszą uwagę. I Arno mówił, mnie się takie sytuacje nie zdarzały w Malorcie, żeby mnie dzieci pytały. Dlatego, że kiedy dziecko czuje, że dorosły jest obecny i kiedy wie, że dorosły jest uważny, to nie musi pytać. Nie musi prosić o uwagę, bo wie, że ją ma. To też jest element tej jego postawy, tego jego szacunku do dziecka, że kiedy dziecko malowało, to Arno był w całości poświęcał swój czas temu malującemu dziecku. On opowiada też, że jego własne dzieci, Andrzej i Eleonor, mieli taki rytuał, że codziennie rano malowali, ale to nie był czas taki, że Arno czy jego żona Michelle dawali dzieciom kartki papieru i farby i szli czytać gazetę, tylko byli cały czas, jeżeli to był czas na malowanie, to byli cały czas obecni i uważni podczas, kiedy dzieci malowały. Ja mogę powiedzieć, że też wprowadziliśmy w naszym życiu rodzinnym takie sesje malowania, gdzie rzeczywiście postanowiłam być obecna przy tym malowaniu i rzeczywiście będąc przy dzieciach nie pojawiało się pytanie, popatrz, co namalowałem, zobacz. Nie było żadnych pytań czy komentarzy. Wiem, że to w życiu codziennym jest trudne, żeby wygospodarować taki czas i tą obecność w 100% przekazać dzieciom, dlatego wydaje mi się, że takie pracownie jak Malort są ważne. Mogą być tym miejscem, gdzie właśnie dzieci będą mogły doświadczać zabawy malarskiej oraz tej uważności dorosłego. To skoro doszliśmy już do dzieci Arno Sterna, to mi bardzo zależało na tym, żeby powiedzieć też o tym, że Arno i jego żona Michelle nie posłali swoich dzieci do szkoły, bo to też wypływało z ich postawy względem dzieci. Andrzej Stern, syn Arno, i jego siostra Eleonor nigdy nie chodzili do szkoły. Dobrze, i nie będziemy może mówić o nich teraz za dużo, bo to by bardzo długo trwało, a chcemy mówić bardziej o Arno. Ale zarówno Arno, jak i Michelle decyzję podjęli właśnie dzięki temu, że mogli wcześniej zaobserwować, w jaki sposób dzieci rozwijają się, tak jak już tutaj wspomnieliśmy. Byli obecni przy zabawie Arno, przy zabawie malarskiej, Michelle podczas takiej codziennej zabawy i zobaczyli, jak wiele dzieci uczą się, zwyczajnie bawiąc się. Arno był czasem pytany, jak przylatywał do Polski, my organizowaliśmy z nim spotkania, wykłady, to był pytany o to, dlaczego nie posłał dzieci do szkoły. I on akurat sam, wydaje mi się, że wcale nie chciał o tym tak dużo mówić, ale jak już mówił, to mówił w taki sposób, że to nie była decyzja przeciwko czemuś, że to nie była decyzja przeciwko szkole, że on nie zdecydował się, żeby nie posyłać dzieci do szkoły, dlatego że mu się szkoła nie podobała. Tylko to była decyzja za czymś, za naturalnym rytmem dziecka, jego rytuałami. Arno mówił taką rzecz, że
nie wyobraża sobie, żeby można było przerwać dziecku, które się bawi. Miał tak wielki szacunek do dziecięcej zabawy, że nie chciał pozwalać sobie na to, żeby przerywać bawiącemu się dziecku. To był jeden z powodów. No, Andres Stern lubi o tym opowiadać. To znaczy on mówi, co zrobi dziecko, jeżeli zostawimy je w spokoju. Oczywiście zacznie się bawić. A zabawa jest najlepszym narzędziem do uczenia się. Andre mówi, a co by było, gdybyśmy dziecku nie przerywali? No to bawiłoby się cały czas. No to co by było, gdyby dziecko bawiło się cały czas? No i mówi, spójrzcie na mnie. Mam dzisiaj 53 lata, jestem dzieckiem, któremu nikt nigdy nie przerwał zabawy. Arno miał tak duże zaufanie, taki zachwyt nad tym, jak dzieci się rozwijają, że nie chciał przerywać dziecku, które się bawi. A pamiętam, że pierwszy raz, kiedy został o to zapytany, to on jakoś tak odpowiedział krótko, że nie chce się w to zagłębiać ani o tym mówić, że to właśnie nie była decyzja przeciwko szkole, ale mówi, że jednym z ważnych powodów było to, że nie chciał budzić swoich dzieci. Mówi, że człowiek jest jedynym gatunkiem żyjącym na ziemi, który budzi swoje dzieci. Może Arno Stern nie chciał o tym opowiadać, dlatego że tak jak podkreśliłeś, był za tym, żeby podążać za dzieckiem, za rytuałami dziecka, za jego potrzebami. I tak samo właśnie to niebudzenie dziecka rano, wydaje mi się, że no właśnie, każdy z nas rodziców widzi, co dziecku bardziej służy, czego potrzebuje, jakie ma upodobania. Są dzieci, które potrzebują tego snu więcej, ale są na przykład aktywne bardziej wieczorem i my też to zauważamy dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na edukację domową, to gdzieś poznaliśmy bardziej rytuały naszych dzieci. Wiemy, że nasz syn na przykład bardzo jest aktywny, bardzo lubi pracować wieczorem. Z kolei nasza najstarsza córka właśnie jest przykładem osoby, która potrzebuje więcej snu rano, ale też w ciągu dnia, jak gdyby dzięki temu ma więcej tego skupienia, potrafi więcej właśnie czasu spędzić nad książkami, nad nauką, sama z siebie. I teraz sobie tak myślę, że jak mówimy o tym zaufaniu Arno Sterna do dziecka i do jego naturalnych rytmów i do zabawy, to trochę może się pojawić taka reakcja, że Arno Stern uważał, że dziecko wszystkiego może nauczyć się samo, no i że nikogo do tego nie potrzebuje. A jest dokładnie odwrotnie. To znaczy Arno wierzył, że dziecko niczego nie może nauczyć się samo, że niczego nie uczymy się sami, uczymy się od innych ludzi i Malort jest możliwy tylko wśród innych ludzi. Warunkiem do tego, żeby pracownia Malort była pracownią Malort, jest to, żeby dzieci malowały w grupach i to różnorodnych grupach, to znaczy takich, w których znajdują się i dzieci w podobnym wieku i dorośli w każdym wieku. Arno mówił tak, możecie stwarzać dzieciom warunki do malowania w domu, możecie być obecni, możecie im dać najlepsze narzędzia i róbcie to, jeżeli tylko możecie. Ale przeżycie formulacji i przeżycie zabawy malarskiej jest możliwe tylko w Malorcie, właśnie ze względu na to, że tylko w Malorcie robimy to w grupie ludzi innych. I to, że właśnie ta grupa jest różna wiekowo, że pojawiają się i dzieci, i dorośli, też pomaga, sprzyja temu, że dzieci nie oceniają swoich prac, bo ciężko ocenić swoją pracę, gdy obok stoi osoba dorosła, gdy każdy maluje na innym poziomie. I to też właśnie było piękne, jak byliśmy w Paryżu, w Malorcie i mogliśmy przed zajęciami porozmawiać z mamą, która wybierała się na zajęcia ze swoimi dziećmi. Okazało się, że ta mama przychodzi do Malortu już od 30 lat. Najpierw przychodziła sama, wtedy przyszła właśnie już z dziećmi. Inną osobą, która zachwyca, był Pierre, który przychodził do Malortu przez ponad 50 lat, który przemalował set kartek. Chyba tysięcy. Tysięcy. Pierre malował ten sam obraz przez ponad 30 lat. Tydzień po tygodniu, na każdych zajęciach. Kontynuował malowanie tego samego obrazu i namalował obraz, który ma ponad 240 metrów szerokości. Pierre malował ten obraz do ostatniego dnia, kiedy Malort był otwarty. Malował jeszcze w 2020 roku.
po wybuchu pandemii COVID i pamiętam, jak rozmawialiśmy właśnie z Andrę i Arno Sternami o tym, że muszą zamknąć pracownię, bo jest lockdown i nie mogą prowadzić zajęć. I Andrę, właśnie syn Arno, powiedział, no i co z Pierrem? Co z jego obrazem? Oczywiście troszczyli się o wszystkie inne dzieci, ale no przykład Piera jest spektakularny. Także dlatego, że kiedy jego obraz został zeskanowany i połączony na komputerze w całość, to Pier wcale nie chciał go oglądać. Powiedział, że nie wie po co i malował go dalej. To pokazuje, że właśnie malowanie w malorce jest przyjemnością, jest zabawą samą w sobie. Dziecko wcale nie oczekuje później jakichś ocen, zachwytów. To jest przyjemność samego procesu. Tak, Arno mówił, że w malorcie nie chodzi o rezultat, chodzi o proces. Dlatego to zabieranie prac do domu wcale nie jest takie ważne. Nie chodzi o to, co dzieci namalowały, chodzi o to, że malowały. I jak myślimy o Pierze, to mi przychodzi też jeszcze do głowy jedna rzecz. Arno mówił o tym, jak my myślimy o malującym dziecku. No mówił, że jeżeli powiemy sobie między sobą dziecko, które maluje, to najczęściej pojawi nam się obraz do małej istoty, takiej pochylonej nad kartką formatu A4, która coś tam sobie maluje. W malorcie dziecko przychodzi, bierze arkusz papieru, wiesza go przed sobą na ścianie i może tworzyć nieskończone światy. Może tworzyć obraz tak wielki jak obraz Piera. Bo przykład Piera jest wyjątkowy, ale obrazów w malorcie, które miały dziesiątki metrów szerokości czy wysokości, było bardzo wiele. Praktycznie każde dziecko, które maluje w malorcie i przechodzi przez proces formulacji, rozszerza przestrzeń do malowania. To jest jeden z elementów tego procesu. I Arno mówi, że w malorcie to jest możliwe. I mówi, że kiedy patrzymy na dziecko stojące przed nieskończoną przestrzenią, to widzimy dziecko takim, jakim ono jest. Gigantem potencjału. Arno wierzył, że w każdym dziecku drzemie gigantyczny potencjał i swobodna zabawa jest tym, co może ten potencjał uwolnić. Swobodna zabawa wcale nie w samotności, bo dobrze wiemy, że dzieci, kiedy bawią się swobodnie, to bardzo często bawią się z innymi ludźmi. Arno Stern do praktycznie końca swoich dni przeznaczył swój czas na szerzenie właśnie wiedzy i dzielenie się swoim doświadczeniem o pracowniach malarskich, dlatego że właśnie wierzył, że każde dziecko może przeżyć taką swobodną zabawę. Każde dziecko ma w sobie ogromny potencjał i zależało mu na tym, żeby właśnie jak największa ilość dzieci i dorosłych mogła skorzystać z zabawy malarskiej w pracowni Malort, albo chociaż przeżyć coś może mniejszego, ale równie swobodnego i dającego radość w domu. To jest coś, co mnie, to o czym powiedziałaś, to jest coś, co mnie bardzo kiedyś dotknęło, jak się dowiedziałem. My zanim zaczęliśmy organizować spotkania z Arno Sternem, to organizowaliśmy spotkania z Andrę Sternem, z jego synem w Polsce i organizowaliśmy te spotkania w różnych miastach. Jeździliśmy między tymi miastami i w czasie tych przejazdów Andrę dużo opowiadał, między innymi o swoim ojcu. Powiedział mi kiedyś taką rzecz, że pracownie Malort przez te 70 lat bywały okresy, że były bardzo popularne, że w każdym tygodniu było ponad setka dzieci w pracowni jego ojca, że przyjeżdżali dziennikarze, że przyjeżdżali reporterzy, robili materiały pisane, robili filmy, interesowali się jego pracą edukatorzy. Pracownie Arno odwiedził francuski minister edukacji. Bywały momenty, okresy, w których praca Arno była bardzo popularna, ale na przestrzeni tych 70 lat bywały też okresy, kiedy tak nie było. Kiedy w pracowni Arno Sterna było bardzo niewiele dzieci w każdym tygodniu. I Andrzej mówił wprost, bywały miesiące, w których naprawdę brakowało od pierwszego do ostatniego, kiedy naprawdę brakowało im pieniędzy. Ale rodzice André całkowicie poświęcili się temu, w co wierzyli. To znaczy wierzyli w Malort i Arno Stern prowadził Malort niezależnie od tego, czy był popularny, czy nie. Robił to dla dzieci i wierzyli, że chcą dać swoim dzieciom szansę na zupełnie swobodną zabawę. Chcą nie przerywać swoim dzieciom zabawy. Dlatego pozwalali im na niechodzenie do szkoły nawet wtedy, kiedy było to dla nich bardzo trudne. Wiele osób kojarzy Andrę i Arno Sternów z filmu Alfabet, a oni tam są pokazani na tle no, dużej posiadłości, gdzieś blisko przyrody. No i rzeczywiście oni mają takie miejsce, które trafiło im się przypadkiem i które trafiło się Arno Sternowi pod koniec życia. W filmie Alfabet nie jest pokazane i nie jest powiedziane i według mnie to jest mylące, że
Arno całe swoje życie przeżył w malutkich mieszkaniach w Paryżu i tam wychowywała się dwójka jego dzieci. André Stern przeprowadził się do tego miejsca poza Paryżem po 40. Arno Stern miał już prawie 90 lat, kiedy tam się przeprowadził. Więc to nie o to chodziło, że oni mieli jakieś cudowne warunki, które zastali i stwierdzili, że okej, możemy sobie robić malort, możemy sobie wychowywać dzieci poza szkołą. Oni mieli taką decyzję w sobie, żeby to zrobić i robili to pomimo przeciwności. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, właśnie wspomniałeś o tym, że kiedy poznaliśmy historię Arno, kiedy odkryliśmy malort, to też zapragnęliśmy opowiadać w Polsce i dać taką możliwość, żeby osoby w Polsce mogły zacząć taki kurs, a później prowadzić swoje pracownie malarskie. Więc przeprowadziliśmy sporo takich edycji, na początku stacjonarnie, gdzie Arno Stern przylatywał do Polski i przez weekend, przez trzy takie kursy weekendowe opowiadał o malorce i byliśmy pod wrażeniem, że Arno potrafił przez cały dzień opowiadać o malorce, nie robiąc przerwy na, albo przynajmniej robiąc przerwy bardzo krótkie. Trzeba było mu przypomnieć, że trzeba zrobić przerwy, bo ludzie muszą się napić i wyjść do toalety. Tak, a sam Arno potrafił przez pół dnia opowiadać o malorce, niestrudzenie, bez przerwy. Dopiero na koniec dnia gdzieś łapał oddech, ale to było właśnie takie niesamowite, żeby był w 100% poświęcony swojej pracy. Chciał, żeby jak najwięcej osób mogło usłyszeć o malorce i to było dla niego tak ważne, że właśnie potrafił zatracić się w tym. Tak, a miał już wtedy 95 lat i potrafił prowadzić wykłady przez 10 godzin w sobotę. Myślę, że już powoli kończąc, jest jeszcze taka jedna rzecz, która mnie porusza, jak myślę o Arno Sternie. Ty powiedziałaś o materiałach, że jemu zależało na tym, żeby dać dzieciom jak najlepsze materiały. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o inne zasady panujące w malorcie, to jedną z najważniejszych jest to, że malort może prowadzić tylko osoba, która skończyła kurs. Arno bardzo tego pilnował. Jest tak dlatego, że ponieważ były okresy, w których pracownie malort były bardzo popularne, były opisywane, były pokazywane w materiałach wideo, to wiele osób się inspirowało tymi pracowniami i miało takie poczucie, że jak zobaczyli, jak to wygląda, że pomieszczenie jest prosto urządzone i zachwycili się tym, co robi Arno Stern, to teraz mogą to skopiować i zrobić sobie samemu. Myślę, że bardzo często w dobrej wierze. A Arno na kursach pokazywał zdjęcia tego, jak to się potrafi skończyć. Pokazywał zdjęcia z pracowni Malort, które nie miały nic wspólnego z pracownią Malort. Ja zapamiętałem takie zdjęcie, na którym jest pomieszczenie, rzeczywiście na ścianach jest szary papier, po środku stoją farby w wiadrach. W takich wiadrach jak farba do malowania ścian. Farba jest rozchlapana po całym pomieszczeniu, po podłodze, po ścianach. Jest zbliżenie na pędzle. I to są takie pędzle, jakie można sobie kupić w Castoramie za kilka złotych za zestaw. To są pędzle do malowania chyba drewna przede wszystkim, lakierem. Arno pokazywał na kursie, że niektórzy robią w ten sposób. Pokazał też inne zdjęcia, gdzie tam dzieci na przykład całe zanurzały się w farbie, potem mazały tą farbą wszędzie. Ktoś zapytał z sali, co panu to przeszkadza, jeżeli dzieci to bawi? A Arno odpowiedział, że przeszkadza mi to, bo dzieci zasługują na coś lepszego. I powiedział, może ich to bawi, ale zasługują na więcej. Zasługują na najlepsze materiały, na najlepsze pędzle, na najlepsze farby, na posługującego, który jest obecny, na miejsce, w którym mogą czuć się bezpiecznie i dawać wyraz temu, co z nich wypływa. I to jest dla mnie jakaś esencja postawy Arno Sterna. O Arno Sternie można byłoby długo opowiadać, ale może na koniec chciałabym powiedzieć, że właśnie dodał nam takiej wiary w to, że my jako rodzice, nasza obecność jest niezwykle ważna dla dzieci. To raz. Dwa, że warto podążać za naturalnymi potrzebami swojego dziecka. To my właśnie jako rodzice potrafimy ocenić, co jest dobre, co służy dzieciom najbardziej, więc możemy podjąć decyzję, czy właśnie edukacja domowa jest czymś, co będzie dobre dla naszego dziecka, czy nie. Potwierdził, że zabawa jest właśnie tym sposobem, który najbardziej sprzyja uczeniu się
I również coś, o czym czasami zapominamy, że ta więź rodzinna, więź rodzica z dzieckiem jest kluczowa, zwłaszcza na początkowych etapach. Mnie myślenie o Arno Sternie daje też taki spokój, bo my dziś także idziemy drogą taką, że nasze dzieci są poza tradycyjną szkołą i też nie zawsze jest łatwo. I też są momenty zwątpienia. W takich momentach bardzo pomaga mi myślenie o Arno Sternie, o jego zaufaniu do dziecka, o jego zaufaniu do dziecięcej zabawy, o jego pewności, że dziecko naprawdę ma w sobie potencjał, żeby stać się gigantem i nie musimy się martwić. I myślę, że Arno Stern jest jedną z ważniejszych osób, które spotkaliśmy na swojej drodze. Czujemy ogromną wdzięczność za jego życie, za to, że mogliśmy go poznać, za to, że możemy dziś nieść dalej jego pracę polegającą na popularyzowaniu pracowni Malort, ale chcemy też mówić o tej jego postawie, o tym, jaki był on i jaki był względem dzieci, bo to jest postawa, która zmienia świat i wierzę, że tak jest. Andrzej Stern o tym mówi, że jak myślimy o tym, jak mamy zmieniać edukację, to powinniśmy zacząć od naszej postawy względem dzieci. Jeżeli nasza postawa względem dzieci będzie inna, będzie nowa, to świat będzie lepszy i André dzisiaj mówi o tej postawie na całym świecie, a jest to postawa, która jest zakorzeniona w postawie jego rodziców. Na początku wspomniałeś historię Arno Sterna, która była bardzo trudna. W dzieciństwie doświadczył wojny, ucieczki, strachu, prześladowań. Niesamowite jest to, że sam Arno, opowiadając właśnie o swoim dzieciństwie, pytany, jak wspomina to dzieciństwo, to zawsze opowiadał, że było szczęśliwe dlatego, że czuł więź z rodzicami i to doświadczenie było tak mocne, że mimo właśnie tego trudu, ucieczki, strachu, lęku, to ta więź jednak była jeszcze mocniejsza, jeszcze mocniej odczuwalna. Dziś Arno Sterna nie ma już wśród nas. Czujemy ogromny żal, ale czujemy też wdzięczność za jego życie, za jego pracę i czujemy w sobie takie powołanie do tego, żeby nieść to dalej. Żeby mówić o pracowniach Malort, które stworzył i którym poświęcił życie i żeby mówić o postawie, która sprawiła, że pracownia Malort stała się możliwa i że stało się możliwe to, żeby jego dzieci uczyły się poza tradycyjną szkołą, uczyły się w wolności i w swobodzie i to jest postawa, którą inspirują się dzisiaj ludzie na całym świecie, do których się oczywiście zaliczamy. O Arno Sternie, tak jak powiedziałam, można byłoby mówić długo, ale to są chyba te najważniejsze rzeczy, którymi chcieliśmy się z wami podzielić. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. I do usłyszenia następnym razem.